Witajcie w kolejnym odcinku z serii Wiedźmin 3. Dzięki Gon z tej strony odkrywca Radek. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku skończyliśmy questa związanego z tajemnicą tak naprawdę świątyni wieprza. Poznaliśmy oczywiście wieś, ale o dziwo tam byli same świnki. Okazało się, że to byli mieszkańcy, którzy zostali przeklęci za to, że zebrali te złoto, a te złoto było przeklęte, więc zamieniło ich to świnie. Ale oczarowaliśmy ich, tak naprawdę wszystkich uratowaliśmy, bo było tych 9 świnek, także każdego uratowaliśmy. Oczywiście też zginąłem, ale poziom trudności się odezwał, czyli ten przedostatni poziom trudności, czyli prawie najtrudniejszy. Ale było śmieszne. Też miałem właśnie w poprzednim odcinku pójść i zagrać w końcu tego gwinta do końca. No ale spotkałem właśnie wykrzyknik i co? Zrobiłem chociaż tego questa ciekawego, który nawet mnie trochę zdziwił, że był taki quest związane ze świnkami, a najlepsza była ta rozmowa. No ale dobra. To teraz się skupimy tak. Tego chciałbym gwinta pograć do końca, czyli zadania. I to było w zadanie poboczne. No to gdzieś tutaj było. Tylko ja jeszcze pójdę tak, do ranka. Sobie odnowimy przy okazji te mikstury. Zagonić wiatka to już i tak nic nie mogę wziąć. No, widzę, że nic tutaj nie ma, no chyba, że grzybki. A to tylko grzybki. Dobra, jesteśmy już coraz bliżej. Jest o tyle dobrze. Dobra, mamy coś tutaj ciekawego. No jest niby jakaś tajemnica tutaj wieś. Także ją odwiedzę. Zwiedzimy ją. I chodźmy tam zobaczyć, co tam jest ciekawego. To jest tutaj. Nowy znacznik. Może jest tutaj handlarz albo ktoś. Dużo się nakradliście? Widzisz tu jakiegoś potwora? Nie? To idź stąd, wiedźmina nam nie trzeba. Czy wy okradacie tych biednych ludzi? Już naprawdę bandyci. Widzę nawet kilka potworów. Gdzie? Drzemił, no słowo daję. Głupszy jesteś niż połek słoniny. On nas ma na myśli. Myśmy są zwyczajne ludzie. To ty jesteś mutant. Przybłęda Parchata. Dalej, chłopie, na niego! Nie wiem, jako chłop, ale trochę to takie dziwne. Dobra, inaczej ja się wezmę, o tak. Ciekawe. Nic, tutaj nikogo nie ma. Zabili tylko chłopów. No to dobrze, że ich pozabijamy, to były potwory jednak. W ludzkiej skórze. Także dobrze, że odwiedziłem tą wieś.
Nie, pozabija jej to dość masowo. No cóż. To było jakieś wydobycie chyba cegły. Jeśli dobrze się nie mylę, to jakieś takie piece tutaj są. A, spali jeszcze zwłoki. Ciekawe. Dobra, to możemy stąd i jakby to powiedzieć odjechać z tego miejsca. Przez Boga zapełnione. Już można powiedzieć. Ale może jeszcze bym... Bo dobra, już tutaj chodźmy. Tak będę się zastanawiał i nigdy tam nie pójdziemy. Ciekawe, co tu się stało? Quest? Quest? Ano, questik. Rozcięte więzy. Ktoś przecinał je w pośpiechu, tępym ostrzem. Ktoś wszedł w wino ze strzaskanej beczki. Z mojego traktatu... Oj. Nie. Skoro to jest na 23 poziom. A, jakie fajne. To ja chyba... Dokończę właśnie to. To tak kiedyś indziej się zerkniemy na to. Ciekawy kłasik. Ale jeszcze nie dla mnie. Jeszcze dość długo poczekamy. Na tego questa. Fajna wieś. Co z tymi chłopakami, co mieli doprowadzić tego jasno? Nie wiem, nie wrócili. Pewnie zostali po drugiej stronie pontaru. Szczęścia, że... Albo coś. Niech bogowie mają cię w swojej opiece. Dobrze byłoby pójść rozejrzeć, ale strach się w nas zapuszczać. No, ciekawa rozmowa. Zajęty jestem. Uchodźca. Taka dość biedna bije się jak widzę. Niby tutaj mogę wygrać kartę. Oby jutro było lepsze niż wczoraj. Tutaj coś uprawiają. Spodziewałem się ciebie podejść. Okej. To zaraz do ciebie podejdę. Dziwne, że mnie znasz. Ciekawe. Znasz mnie? Nie osobiście, ale widywałem cię wiele razy. Mandar, widzę przyszłość. Twoją także. Spodziewam się, że nie za darmo. Wiele nie zażądam. Jakbyście mieli coś do jedzenia. Opowiedz mi o twoim darze. Od dawna miewasz wizję? Od dziecka. Raz matka wzięła mnie do wioskowej wiedźmy i wpadłem do kociołka z magicznym wywarem. A tak serio? A tak serio? To w młodości oberwałem kamieniem w potylicę. Wtedy zacząłem widzieć więcej niż inni. Ciekawe. Chyba łap jedzenie. Proszę. Dziękuję. Taki dar zasługuje na przepowiednie. No dobra. Słucham. Widzę białego wilka, który wchodzi w wieczyste głębiny, śpiewa hymn szaleństwa i rozpaczy, wzywa tego, który nie jest umarłym, gdyż umrzeć nie może. To nie przyszłość, już to przeżyłem. A ty pewnie usłyszałeś o tym w jakiejś balladzie.
A im jestem starszy, tym bardziej szwankuje moje trzecie oko. Ale gdybyście mi przynieśli smoczy korzeń... To rzadka roślina. Rzadka, ale kiedyś rosła w jaskini na południowy wschód stąd. Zobaczę, co da się zrobić. Zobaczę, co da się zrobić. Ale jeszcze z tobą... jesteście z powrotem! Zresztą pogram Gwinta. Mam pytanie. Tak, gram w Gwinta. A i tak, możemy zagrać o kartę, która jest chlubą mojej kolekcji. Czytasz w myślach? Dobrzy bogowie pobłogosławili mnie darem prekognicji. Szkoda, że działa dosyć wybiórczo i raczej w błahych sprawach. Ptak na mnie nie narobi, ale w Gwinta dzięki jasnowidzeniu jeszcze nie wygrałem. Rozkładajmy karty. I tak, karty mamy. Czy je ruch dowódcy przyniosłem? I w sumie nic ciekawego już nie mamy. Rozpocznij grę. O, potwory. Ciekawe. Dobra, zobaczmy kogo. O, mamy Velnoma. To mogę zostawić. No dobra, takie karty mam. Na szczęście szybko będzie tracił karty, więc... Dla nas plus. Albo i nie. To się wydawało jednak. Żywioła ognia. Zniszczę swoją kartę. No dobra. Dobrze, teraz użyj pożogę. Ho, ho, ho. Czyli tak się bawisz, mówisz? Ciekawe. Ruch przeciwnika. A naprawdę taką kartę dostałem? Hi, to ja przegrałem. Tak, przegrałem, dobra. Dobrzy bogowie dali mi wygrać. O, jesteście... Jeszcze raz pogram z tobą. Zagramy jeszcze raz? A pewnie. Tyle mam rozrywki na tym pustkowiu. Rozkładajmy karty. A, dobra, to jeszcze raz spróbujemy. Dwie karty dowódcy. Okej, to jest bardzo dobre. I to też.
No to jest szansa, aby teraz właśnie się poddać. Przeciwnik spasował, okej. To ja sobie jedną kartę taką użyję. O, Daug. Karta bohatera. Ale i tak wygraliśmy. Ja sobie jeszcze tak cię kopnę. I jeszcze tak zrobimy. No i fajnie. Wygraliśmy w końcu. Tak to już jest z tym jasnowidzeniem. Wiem, gdzie tej jesieni urosną dorodne maślaki, ale jak grać, żeby wygrać, to już tajemnica. Weź tę kartę, należy ci się za piękne zwycięstwo. Słyszałeś o jakichś innych graczach? Velen jest tylko jeden godny dla ciebie przeciwnik. Wołają na niego Chatko ze wsi Podgaje. Mało ma lat, ale niech cię to nie zwiedzie. Tylko, że już mieliśmy z nim do czynienia. Czyli co, teraz my tak weźmiemy tego questa. Zobaczmy, na który to jest w ogóle poziom. Jak to się już pita, prawdę ci powiem. Czyli tędy. No, to jest niedaleko w sumie, tylko pewnie jakiś potwór to pilnuje. No i pewnie tak będzie. Znajdź tą grę. O, jaskinie. Czyli coś tam może być w środku. Potężny zajączek opinuje. Uch. Dużo grzybków. Coś tutaj jest. O górę. Okej,
Czekaj. Szybko poszło. To był tylko drugi poziom. Także fajnie. Smoczy kolem. Ciekawe, czy dzięki niemu starzec zobaczy przyszłość. No właśnie, ciekawe, czy nas wykiwał. Coś tutaj jest? A, niby skrzynka, ale nic tu nie ma. No dobra. Coś tutaj ciężkiego jest? Tak co jakiś czas coś uderza? A, zawróciłem. Fajnie, fajnie. Niezły króliczek. A jak tutaj jesteśmy, to w ogóle... A, czysto tutaj jest, okej. Okay. To tutaj wracamy. Diamentowy pył. A jednak opłaca się szukać. A jednak się opłaca. No ciekaw, czy tutaj można wejść. Zamknięte, okej. Okay. To chodźmy tutaj. O, jesteście z powrotem! Mam to, co prosiłeś. Dziękuję. Dajcie mi chwilę. Widzę wilka. Brnie przed siebie do samotnej wieży, na przekór zamieci. Podąża śladem jaskółki, ale jaskółka nie słucha wycia wilka. Przybuje wysoko, wysoko! Wie, że to jej ostatni lot! Estuadesse, tak będzie! Wypatruj znaków! Świat umrze wśród mrozu i odrodzi się wraz z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z hen i haer, z zasianego ziarna. Przepowiednia i tliny. Zostawcie mnie samego. Idźcie już. O, jesteście z powrotem. Ciekawe. Aha. Nic nie powiesz. Wybacz, ale nie mam czasu. Oby wam go nie zabrakło na to, co naprawdę ważne. No, powiem wam, że on chyba jest faktycznie jasnowidzem. Skoro takie rzeczy wiedział. Ale teraz chyba pójdziemy tutaj. Wolni. Rusz się! A w kolejnym odcinku skupimy się już na wątku głównym, czyli pójdziemy do Guślarza, jeszcze nie dzisiaj. Oh!
szkoda łucznik, który tam siedzi. Nie troszkę. Boże. Jezu, Geralt, proszę cię. Cię naprawdę proszę. Wejdź tutaj. Jakby cię tak. Okej, pokonaliśmy ich łatwo. Tutaj ktoś jest. Czy ja tapię królika? Chyba tapię królika. A no, tapiłem. No cóż. Widzicie to samo co ja? Okej. To chyba było dziwne. Czy mi się wydaje? Czy to był jakiś znacznik w ogóle? Tak mi się coś wydaje. Dobra, schodzimy. Może coś tutaj będzie. Sztabka stali. Manuskrypt Wilga. Jeszcze coś tutaj mamy chyba. Okej, wszystko mamy. Także możemy wracać. No cóż. A tam wiesz, jeszcze odwiedzę. Tak na szybko. Znaczy zwiedzę. Coś tutaj jest? A, czyli tak po prostu. A, jednak coś tutaj leży. O... Co to? Niby lepszy miecz. Ciekawy miecz. Okej. Mam coś tutaj lepszego przy okazji? Widzę, że nic. No to fajnie, że znaleźliśmy przy przypadek miecz. Nowy. Dalej, płotka, dalej! Ciekawe. O, pułapki. Spust pułapki. I po problemie. Ciekawe. To ja mam z głowy. Okej, okay, robi się ciekawie.
mam z głowy. Dziennik. Trochę sfatygowany. Ktoś tu spisał wspomnienia. Ciekawe. Co do zajkania, to już mieliśmy tą książkę, ale chodźmy na górę. Tutaj na górze nic nie ma. Jakieś tutaj pułapki są w górę. To ja mam z głowy. Spust pułapki. To ja mam z głowy. To ja mam z głowy. Spust pułapki. I po problemie. O, proszę. Dość ciekawie się robi. To ja mam z głowy. Jakiś ruch. Trzeba nadstawić uszu. Szum dobiega stamtąd. Szelest dobiega ze stodoły. Coś tu nie gra. I po problemie. Spust pułapki. I po problemie. Mam z głowy. Strych. Muszę się tam jakoś wspiąć. Może jest na tyle długa, że wejdę na stryszek. Zobaczę, co jest na górze. Refleks ci szwankuje. Moje pułapki zanadto cię nie uszkodziły? Aha. Leto? Ale to. Przyznam, że ciebie się tu nie spodziewałem. Jesteś jednym z nich. O czym ty mówisz? A kim są oni? Dla cesarza to najemnicy. Sami siebie nazywają łowcami głów. A dla mnie to zwykłe skurwysyny. Cóż, z mojej strony nic ci nie grozi. Trafiłem tu przypadkiem. Przypadki pchają cię w dziwne miejsca. Jeszcze niedawno roiło się tu od guli. Ktoś cię ścieka? Komu naraziłeś się tym razem? Cesarz postanowił pozbyć się niewygodnego świadka. Odkąd opuściłem Lok Muin, trafiłem na wielu, których się mógł zabić. Teraz rozumiem, skąd te wszystkie pułapki. Stałem się bardzo ostrożnym człowiekiem. I chyba nie bez powodu. Nie wyglądają na zbłąkanych wędrowców. I nimi nie są. Znaczy, że ich mnie sprzedał. Ludwik? Stary znajomy. Kiedyś, dawno temu, zdarzyło nam się wykonać do spółki parę zleceń. To on polecił mi to miejsce. Więc może tamci na dole trafili tu przez przypadek? Prędzej zjem własny but, niż w to uwierzę. Trzeba się ich pozbyć, idziesz? Prowadź. Przyjmujemy jakąś taktykę? Improwizujemy.
cholerni głupcy. Jest słabo uzbrojeni jak na zabójców. To był tylko zwiad. Sprawdzali, czy Ludwik ich nie oszukał. Reszta musi się czaić gdzieś w pobliżu. A twój stary znajomy pewnie się orientuje gdzie. Tylko on wiedział, że tu jestem, więc musiał z nimi gadać. A teraz ja pogadam sobie z nim. Chętnie to zobaczę. Zapowiada się ciekawa pogawędka. Chętnie to zobaczę. No to zapraszam. Widok dwóch wiedźminów powinien mu szybciej rozwiązać język. Trzymaj się blisko mnie. To jedno z tych miejsc, które trudno znaleźć, jeśli się nie wie, gdzie szukać. Sobie zrobiłem tego questa? Ten Ludwik nie należy chyba do twoich najbliższych przyjaciół. Wiesz, jak to jest w tym zawodzie. Wieczorem pijesz z kimś wino, a rano sprawdzasz, czy cię nie obrabował. Jak go poznałeś? To było jeszcze zanim król Foltest pożegnał się z tym światem. W Edirn wydano za Ludwikiem list kończy. Nagroda była spora, a z normalnych zleceń nie szło wyżyć, więc postanowiłem dorwać skurczbyka i trochę się odkuć. Wytropienie go było prostsze niż zabicie utopca. Balował w Złotym Wisielcu w samym centrum Hage. Złapałem go i związałem, ale posterunek straży otwierali dopiero o świcie, więc mieliśmy jeszcze kilka godzin. Zaczęliśmy rozmawiać do zabicia czasu. I tak nam się dobrze gadało, że rano go puściłem. To dlatego teraz mu zaufałeś. Myślałeś, że ci się odwdzięczy. Byłem głupi, a za głupotę się płaci. Ale za zdradę więcej. No, także spotkaliśmy Leto. Ciekawe. A miała już powoli kończyć ten odcinek, ale tak się złożyło. Dalej. Leto, witaj! No, dobrze cię widzieć, całego i zdrowego. Czyżby? No jasne, jesteśmy w końcu starymi druhami. A ten to kto? Geralt z Rivii, wiedźmin. Drugi wiedźmin? Co to, macie jakieś zlecenie w okolicy? Siadajcie, napijecie się czegoś? Nie piję ze zdrajcami i sprzedawczykami. Hej, uważaj, co mówisz. Jesteście na moim terenie. Ludzie Arnuta Westera przyjechali do folwarku. Tylko ty wiedziałeś, że tam jestem. Sam mówiłeś, że węszą za tobą od dłuższego czasu. Może cię w końcu wytropili. Z twoją pomocą. Nie jesteście tu nawet 5 minut, a już zdążyliście mnie 2 razy obrazić. Takiej szumowiny jak ty nie da się obrazić. Uważajcie, panowie, to wiedźmini! Wiedźmini nie atakują ludzi! Dla was zrobimy wyjątek. Jako lepsze wajanie. Leż spokojnie, bo się wykrwawisz. Gadaj, gdzie są ludzie Westera, to dam ci coś na krzepnięcie krwi. Są na północ stąd. W Zalipiu. Ciekawi mnie, ile kosztuje życie starego drucha. Ostatnio kiepsko nam się wiodło. Na dodatek podpadliśmy czarnym. Któregoś dnia zjawił się Wester. Zaproponował połowę nagrody za ciebie i cesarski grejt. Zrozum. Takim jak on ci nie odmawia. Rozumiem. Hej! A moje lekarstwo?
Widzisz, Ludwik, takich jak ja się nie oszukuje. Jadę do Westera. Jadę z tobą. Ciekawe. Arnold Wester to nilfgaardzkie nazwisko. Pochodzi chyba z Metiny, ale zabijał wszędzie od dalekiego południa po góry Smocze. Nie słyszałem o nim. Przybierał różne nazwiska. Brendan Wilfe, Apo Saxon, Manfred Śmieszek. Manfred Śmieszek? Dobre dla komedianta. A tym, z którymi się rozprawiał, nie było dość mu. Wyrywał im zęby jeden po drugim i nacinał usta od ucha do ucha. Miej oczy otwarte. Myślisz, że naprawdę tu są? Nie wiem, ale jak wspominałem, zrobiłem się bardzo ostrożnym człowiekiem. Płotka? Płotka na... Cześć, ten... Łaskawie. Sławka ciągle słabuje. Czoło ma jak piec gorący. Majaczy. Wysłałam dzieciaki po grzyby. Ładne konie. Muszą być warte więcej niż cała wioska. Co jest w tamtej stodole? Siano. Macie gości? Biegnij po rodziców. Niech zabiorą z domu wszystko, co cenne i uciekajcie stąd. Zrozumiałeś? To dobrze. Daj to matce, a teraz biegnij. Co mu dałeś? Zadośćuczynienie. Zostań tu i cokolwiek się stanie, nie wtrącaj się. Zatkaj uszy. Mam się tutaj nie wtrącać, okej? Okay? Aha, petarda. Co do kurwy nędzy? Piorun jaki czy co? Zawrzeć gęby! Letto z Golety. Dobrze cię widzieć całego i zdrowego. Zabawne. Drugi raz słyszę dziś to kłamstwo. To nie kłamstwo. Za żywego dostanę więcej. Czyli ile? Tyle, że będę mógł kupić rezydencję w Kowirze i do końca życia leżeć brzuchem do góry. Sporo. Nie każdy ma okazję poznać swoją cenę. Większość nie chciałaby jej znać. Co cię właściwie sprowadza? Postanowiłeś ułatwić mi robotę? Przejeżdżałem niedaleko i postanowiłem wreszcie osobiście zobaczyć słynnego Arnuta Westera. Schlebiasz mi. Szkoda, że nie będziemy mieli szansy lepiej się poznać. Wybierasz się dokąd? Nie, po prostu zaraz cię zabiję. Chcesz mnie zabić? A nawet mnie nie znasz. Niedobrze. Będę musiał cię ukarać. Ale nie zabiję cię. Obetnę ci ręce. Obetnę je wam wszystkim. Jednemu po drugim. Kikuty do końca życia będą wam przypominać, że popełniliście błąd. Kurwa! Jebał cię pies! Dwóch zdań z człowiekiem nie zdążyłem zamienić! Sprowokował mnie. Do ciebie dziwne. Nic nie mamy, ale jeden fałszywy ruch. I co? I skończysz jak on. Co ty na to? Idźcie w swoją stronę, ja pójdę w swoją. Mądry wybór.
Odciąć mu łeb i wynosimy się z tej dziury. Wystarczy, że weźmiecie medalion. Nic mu nie będziecie odcinać. Jeśli potrzebujecie dowodu, weźcie medalion. Bierzemy głowę. Jesteś sam, a nas trzech. Nim zdążyłem tu dobiec, Leto z bełtem w piersi położył sześciu. Jak myślisz, ile mi zajmie zabicie was? Ben, weź medalion. Łeb mógłby zgnić, zanim byśmy go dowieźli. Siadłać konie! Jedziemy! Zamk Webarski jad. Coś tu nie gra. Geralt, ciągle tu jesteś. Gdyby nie ja, odcięliby ci głowę. Czyli jednak na coś się przydałeś. Mogłeś mnie wtajemniczyć. Wtedy nie byłoby zabawy. Nic ci nie jest? Nic ci nie jest? Odzyskałeś przytomność, ale zangwebarski jad ciągle może cię zabić. Masz odstrutkę? W wiłkach. Zaraz wezmę. I za parę dni będę jak nowy. Po co była ta cała farsa? Mówiłem ci, że ścigają mnie od Lochmuin. Było ich wielu. Któregoś razu wpadłem w pułapkę i omal nie zginąłem. Wtedy postanowiłem, że trzeba to zakończyć. Raz na zawsze. Dotarłem do bandy Westera i przekupiłem kusznika. Resztę historii znasz. A co z Ludwikiem? Też był częścią planu? Nie. Jedynie komplikacją. Choć przyznam, że jego zdrada dała mi trochę do myślenia. Ale musiałem zaryzykować. No i opłaciło się. Wieści, że Leto z Gulety jest zimnym trupem, szybko się rozniosą. A jedyne, co muszę teraz zrobić, to zniknąć. Mogłeś pojechać do Kermoren. Możesz przeczekać w Kermoren. Z twoimi kolegami ze szkoły Wilka? Nie, dzięki. To by się źle skończyło. Powiedz im, że ja cię przysyłam. Zrozumieją. Kermoren, mówisz? Czemu nie? Załatwię jeszcze kilka rzeczy i pojadę tam. Pomóc ci jakoś? Potrzebujesz czegoś? Nie, dzięki. Dam sobie radę. W takim razie widzimy się w Kermoren. Do zobaczenia. Bardzo ciekawy quest, bardzo fajny. Dobra, no to tak. Ja jeszcze wejdę tutaj, bo mam nowy poziom w końcu. Czyli mógłbym wydać trochę punktów. Nie wiem, czy ta marionetka w końcu działa, czy nie. A, to może być ciekawe. O, i tak to będzie. Czyli zrobiłem sobie ten strumień ognia. Myślę, że będzie bardziej się opłacało.
Jeszcze sobie wejdę w alchemię. Widzę, że jakiś eliksir mogę zrobić, to jest wilka. Okej, to sobie zrobimy. I to wszystko. Także mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Także z tej strony był Odkrywca Addict i do zobaczenia w następnych materiałach. Stay safe. Cześć.